Cześć, witajcie kochani. Chciałam Wam dzisiaj na szybko pokazać album, jaki zrobiłam dla mojej chrzestnicy z okazji Komunii Świętej. Tak, to już moja druga chrzestnica. I właśnie za chwilkę lecimy na tą komunię i chciałam Wam pokazać. Tutaj mamy okładkę, pierwsza komunia, jak widać tekturki. Tu jest kolekcja ze Studia 75. Tu mamy kwiatuszek. Jak widzicie, ta tekturka jest troszeczkę pokolorowana niuwo, tam kilka razy tak będzie. Tutaj mamy tusz Distress i Wing of Stella. No i albumik pudełkowy. Pierwszy mój albumik pudełkowy. Także to jest mój pierwszy albumik pudełkowy na komunii mojej drugiej już chrzestnicy. Otwieramy go. Tutaj mamy kopertę. W chwili obecnej w kopercie mieści się kartka. Kartka wygląda w ten sposób. W środku są już życzenia. Kartka taka prościutka, ale pasująca do albumu. Album pomieści około 50, chyba 6 zdjęć. Tutaj mamy na zdjęcie, z boku mamy maty na zdjęcia. On pomieści zdjęcia wielkości 9 na 13, bo to jest albumik 15 na 15. Dobrze, kolejna strona. Pierwszy raz robiłam ten albumik pudełkowy. Bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy, widzicie, tekturkę, distressami i miejsce na zdjęcia. Tutaj mamy winogrona. I tutaj widzicie, ta tekturka się świeci. Pokolorowała mnie takim zigiem Wing of Stella. Bardzo, bardzo fajny efekt. No i winogronka. Mamy tutaj DG. Tutaj mamy element z tekturki. Tutaj pokolorowany Wing of Stella, błyszcze się pięknie. Element z wykrojnika z Craft Passion, dzięki uprzejmości Moniki. I tutaj otwieramy. Tutaj się spokojnie zmieści zdjęcie pod spód. Już nie chcę. O. I też są miejsca na zdjęcia. Dobra, kolejne strony. Tutaj mamy maty na zdjęcia. Trzy białe maty. Dwa tagi. Tutaj mamy rozwiązywane. I tu wejdzie zdjęcie. Już nie oklejałam, bo zdjęcia zakryją prawie całą kartkę. Kolejna strona. O, powiem Wam, że ta mi się podoba najbardziej. I tutaj mamy dwie książeczki. Jedna się otwiera w tą stronę na zdjęcia. I druga się otwiera w tą stronę na zdjęcia. I tutaj mamy kolejną stronę, ta też mi się bardzo podoba, otwierana na klapki. Tutaj się zmieści zdjęcie w tą stronę, albo w tą. O, nie jest podklejone do końca. I tutaj też mamy kolejne miejsce na zdjęcie, klapki. O, klapki. Kieszonki. I ostatnie już miejsce na zdjęcie. I tutaj się spokojnie zmieści zdjęcie. O, jest podklejone tylko po bokach. I ostatnia strona to jest wodospad. Wodospad w ten sposób zrobiony. I tutaj też można wkleić zdjęcie. I tutaj na gumeczkę zamykany, na ćwieka. I tutaj panie z moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pierwsza komunia święta. Tutaj też jest taka mała kieszoneczka na drobiazgi. No i dobrze, to by było na tyle. Ja składam ten album do kupy, szykuję się i uciekam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przepraszam, że tak szybko nagrywałam ten filmik, ale robiłam go wczoraj, jeszcze go kończyłam, nie miałam kiedy go nagrać. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!